Wnętrzności człowieka na paznokciu jednych obrzydzają, innych radują. Szokujący tatuaż na paznokciach. Kontrowersyjne milimetrowe oderwanie, pięciometrowe oderwanie paznokci przez jedną ze słynnych stylistek w polskim internecie, czyli przez Justynę. Jakieś krótkie, ale szpice i dymy w komentarzach w jednym dymy. Ja nie wiem. Witamy was serdecznie w kolejnych nagrywkach Kulolupy. Wy widzowie, jesteście najlepsi na świecie, ponieważ poświęcacie swój czas i wrzucacie nam w grupę perełki. Bo jak dobrze wiemy, nie jesteśmy w stanie wszystkich materiałów zobaczyć. Magda, dosłownie wrzuciła perełki. Widzisz to? Chyba jelitołki. Perełki jelitowe. Myślałam, że sponsoruje nas papier toaletowy, ale nie. Nie? Nie. Powiem wam, mi się to podoba. Mi się to podoba, bo jest to wykonane naprawdę ładnie. No, zajebiście. Jest pięknie to wykonane. Dobra, szybko. Jest szybko to niesmaczne. Ocena. Wizualna ja wasza. Ja to tylko zostawię. O, nie oceniamy, że to jest, wiesz... Moja ocena, 9 na 10. Bardzo dobrze. Hania, Edyta? 9 na 10. 6 na 10. Ja daję... 9,92 na 10. Co, mogę? Ja tylko 6 na 10, bo wolałbym inne narządy. Jakie? Wewnętrzne? Typu co, wątroba? Nie, Paweł by wolał zewnętrzne. Nie ma tam wątroby. Tak. Ucho, nos. No to zewnętrzne. Piersi. No powiedziałam. Proszę bardzo, ona tu ma więcej takich perełek. To już dla mnie ładniejsze. I on się kręca, usta, ale creepy. Oczy. No takie cringe'owe trochę, nie? Nie, trochę creepy. No. Cringe to jest coś innego. No dobra, no to creepy. A to co? Ej, jaki fajny profil. Ej, jakie malutkie lakiery. Jakie mini lakiery zrobiła. Mini robaczki. Ślimaki. Mini kolczyki. Jo, cię kręca. Jaki fajny, ja sobie to zaobserwuję. Że tego, jak ja się kręca, to Hania, bądź modelem. No dawaj. Jo, cię kręca. Hania, patrz. Ja tak się czuję, jak tak wygląda, tak, nie? Laski cukrowe, nie? Takie gotowe, znaczy takie zrobione. Nie wytrzymałabym w nich, ale wyglądają dobrze. Ja sobie to wyobrażam inaczej, ale tak. Tego się nie da zademonstrować. Jo, cię kręca. Że Edyta bierze taką za nogę jo, i tak. Jo, ciebie kręca. A najlepiej skomentowała tą stylizację Daria Biernacka, która napisała: płuca najważniejsze, żeby paznokcie oddychały. A! Taka wirtualna piąteczka, nie? Następny post w grupie udostępniła Joanna Nowak i napisała: praca w rękawiczkach, wszystko wydaje się być dobrze, chociaż oderwane reszki żelu i uszkodzony paznokieć po tym nie zabolał. Dobra, no to zobaczmy, o co chodzi, co tu się tutaj stało. A Basia napisała, przecież Justa jest bardzo dobrą stylistką, znającą się na swojej robocie. Nie ma w tym filmiku nic, co by mogło oburzyć. Szukanie sensacji na siłę. Pokaż. Czy zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, że żel odkleił się od płytki? Pokażę ci, jak sobie z tym poradzić. Do zdjęcia żelu użyłam specjalnego frezu. Czekaj, daj pauzę. Do zdjęcia żelu użyłam specjalnego frezu? Nie wiem, co to zdanie można mogło rozumieć znaczyć. W różnaki sposób, nie? No tak, no troszkę. Jak na przykład? No specjalnie, że specjalny tylko i wyłącznie taki... jest do żelu taki frez specjalny, bo nie ma innego, a do frezu, do żelu masz ile frezów? 10, 15, 20, 30? A ja zrozumiałam, że specjalny do zdejmowania. Zaczynam od zdjęcia starego koloru. Zrobiłam to bardzo ostrożnie. Tak dużo pyłu powstało. Zdejmuję nadmiar żelu przy odrostach, zapowietrzoną część... Ja to trochę inaczej robię, ale to powinno odskoczyć. Nie powinno to być tak mocno. Zapowietrzony żel. Resztki zapowietrzenia zdejmuję tym samym... No dobra. Skracam całość i pilnikiem poprawiam kształt i długość. Powierzchnię paznokcia wypolerowałam delikatnym pilnikiem... A co tam było zarzucane, że co? Tak wygląda paznokcie po zdjęciu żelu. Oderwanie resztki żelu i uszkodzenie paznokieć. Tego nie wiemy, czy on tam był, czy to było odrywane, czy po prostu jakoś, no na czymś się w sumie ten żel trzymał, więc no raczej zamiast odrywać. Kurczę, no nie wiadomo, ja tych paznokci nie robiłam, nie czułam tego, czy tam jest duży opór tego żelu, czy nie. To jest, jakby to powiedzieć, wróżenie. Kwestia sporna. Aha. Kwestia sporna, czy był zrywany, czy tylko po prostu lekko odskoczył. Jest taka informacja, jedyne co oderwała to żel od żelu, płytki na bank się nie trzymał, co pokazała na początku, a jedynie to cienka warstwa po frezowaniu została i tam użyła siły. Niby na początku materiału było widać, że to się już nie trzyma płytki. No tam w sumie racja, tam dotąd się nie trzymało, ale tam bliżej tego początku zapowietrzenia mogło się trzymać. Tam kawałek się nie trzymał faktycznie. No a tak jak mówię, no bo każdy z nas to sobie może gadać, a nikt z tego, tylko osoba, która robiła ten paznokieć, to może stwierdzić, czy to zrywała, czy nie. A Kasia Szweda napisała: chyba czas się usunąć z tej grupy. Wszędzie tylko doszukiwanie się drobiazgów i oczywiście rękawiczki. Co rękawiczki?
Ale to przecież właśnie o to chodzi. Gdy nie będziemy się doszukiwać drobiazgów, to staniemy w miejscu i będziemy popełniać błędy i potem ludzie będą po nas je popełniali. Więc podstawowym rozwojem dla świata jest to, żeby wyłapywać te błędy. Jeżeli ktoś ich nie widzi, to jeżeli ktoś ci zwróci uwagę, to musisz się zastanowić, czy to faktycznie jest błąd. Przeanalizować. O, jest błąd. Przepraszam, pomyliłem się, więc tego nie zrobię. Tylko mi się wydaje, że to jest nieporozumienie. Bo ta dziewczyna myślała sobie, że Asia ma pretensje, że praca w rękawiczkach, że może nie wiem, że tutaj, że o co chodzi, że to w jakimś negatywnym tonie zostało, ale ona możliwe, no. Się właśnie, że spoko, że super, że są rękawiczki, nie? Ale mi chodzi o to, że wiesz, że to popełnienie błędów, nie, nic do filmiku, nic do tego, po prostu osobny temat, nie? Musimy. No jakbyśmy tylko chwalili, to wiecie, no. Czyli bardziej kwestia tego, żebyśmy się nie czepiali tych drobiazgów, to byśmy dali toczyli kwadrat zamiast koło. No, tak. Racja. Bo nikt by nie wpadł na to, że ej, ja to widzę tak, kiedyś koleś się szedł i toczył sobie kwadrat i ktoś mu powiedział, no co ty, przecież jakbyś to miał obłe, to by się lepiej. Obłe? Zaokrąglone, tak. To by się lepiej toczyło. A ten bym powiedział, w dupie cię mą, bo się czepisz drobiazgów. Dali ciśnie, no. Tak, ale tutaj jakaś jest konwersacja pomiędzy osobami, że rękawiczki, że jak człowiek na sobie pracuje, to rękawiczek nie trzeba. No ale dobra, tą ręką, którą robisz paznokcie, to by było mieć te rękawiczki, bo jednak bierzesz pędzelek dużo, nabierasz ten żel, jeszcze ci gdzieś tam chlapnie czy coś. No i jak, gdzie tylko możecie te rękawiczki, to sobie używajcie ich, bo to jest ochrona naszej skóry przed produktami do stylizacji paznokci, a nie tylko przed bakteriami, wirusami innych osób. Rękawiczki nie pełnią tylko funkcji ochronnej przeciwko drugiemu człowiekowi, ale także przeciwko temu, żeby mieć jak najmniejszy kontakt ze skórą produktów do stylizacji paznokci. No i jest taki fajny... Ja to słuchałem na szkoleniu, które kosztowało mnie jakieś 500 euro. Jest to od amerykańskiego biologa, więc jego nie będę wiedzy przedstawiał, ale jest bardzo podobny wykres, cykl życia firmy i w momencie, gdy Google istniał na rynku, Facebook, Twitter i Microsoft, to Apple dzięki innowacji wyskoczyło trochę na bok. Bo dlaczego? No bo zdawaj sobie pytanie, ej, czy to, co robimy, jest ok, czy możemy tego zrobić lepiej, inaczej, czy nie popełniamy błędów, gdzie popełniamy błędy? Sami siebie, tak jakby w cudzysłowie oczywiście hejtowali. No tak, no. W cudzysłowie. I dzięki temu jest innowacja. I ten biolog przedstawia to na takim wykresie takim samym, że żyła cywilizacja i na żyjemy, rodzimy się, zyskujemy jakieś przekonania, potem te przekonania sobie utrwalamy w sobie i umieramy. I są ludzie, którzy mówią, ej, ale czy te moje przekonania są dobre? Czy to, co w to wierzę, to jest dobre? I oni właśnie zadają sobie pytania i idą właśnie do góry i tworzą kolejną cywilizację, a ta poprzednia cywilizacja upada. Musisz to zrozumieć, człowieku. No. Ja bym nie powiedziała, że hejtują, tylko podważają. Bo jak... My też, jak mamy jakiś pomysł, to chłopaki zazwyczaj sobie podważają nawzajem, żeby wyłapać, czy coś nie zagra po prostu. I dzięki temu wiemy, czy coś jest dobre, czy nie. Dokładnie. Edyta, ktoś się obraził w komentarzu u Just Nails. Co? Wbiłem sobie na profil. Jest teraz konieczna oznacza hashtag kulo. Edytka, czy ona to dobrze robi? A Ewa napisała, Edytka zna tylko stare sposoby. A to na pewno o mnie? No jeśli hashtag kulo, no to raczej tak. A to może tak. Ewa po prostu, może sobie raz kupiła jeden kurs, który był w promocji, nagrany w 2016 roku i może ma taki obraz mnie. Dużo osób ma, ja dam przykład, bo to jest fajny przykład, Dody. 10-15 lat temu była znana z baru, tak? Że była osobą, która była według w tamtych czasach kontrowersyjną. Dzisiaj te rzeczy, co ona robiła wtedy, nikogo nie dziwią, nikogo nie bulwersują. Ale do dzisiaj ludzie mówią, że Doda jest kontrowersyjna, bo po prostu zatrzymali się myśleniem, swoimi mózgami te 10-15 lat temu i mają taki obraz danej osoby. Bo nie śledzą po prostu Bo nie śledzą, jej. Bo nie wiedzą, że no czas upływa na litość boską. Proste. Czyli o co tu chodziło w końcu? Tylko o to, że oderwała żel, a to było zapowietrzenie, a tak naprawdę nie do końca wiemy, czy tam coś oderwała, czy to samo sobie odpadło, bo to było zapowietrzone. Czyli dziewczyny chciały się upewnić, że to oderwanie nie narusza płytki, tak rozumiem? Dobrze to rozumiem? Tak, możliwe, no. I na twoje oko narusza, czy nie narusza? Powiedziałam, że nie mam zielonego pojęcia, bo nie wlazłam w ten paznokieć i nie widziałam. A to, co masz na nagraniu, co ci mówi, podpowiada? Nie mam pojęcia, bo nie czułam, jakbym to ja miała w ręce ten patyczek. I bym ciągnęła, i bym wiedziała, czy ciągnie mocno, czy tylko odskoczy lekko, to bym ci powiedziała. Dobrze, bo naskakujesz już nie drążę. No bo kurde się! A ja podrążę, bo jednak jedna osoba zwróciła uwagę, że niby coś widać. Tak? Pokaż gdzie. Joanna napisała, jednak mimo wszystko żel, który trzymał się paznokcia, został oderwany, a efekty tego widać na naturalnej płytce. To mogło być wcześniej zrobione. Wcześniej, pod zapowietrzeniem, bo ona mogła uderzyć. Skąd wiesz, o czym ona mówi w ogóle? No, o tych białych liniach. Które białe linie? Tu jest oderwany paznokieć, nie, oderwany żel od paznokcia i to poprzez, nie wiem, walnięcie mogło się oderwać, nie? Trochę odspojone. Razem, odspoić, oderwać. Widzicie? I nie widzimy, co tam jest pod spodem. O, i to jest ten moment. Tak,
jest to kwestia sporna, czy to tutaj jeszcze się trzymało tej płytki i trzeba było to dopiłować i ona to zerwała, czy to po prostu samo odskoczyło? Trochę się trzymało. Bardziej do tego tu odchodzi. Tutaj, to chodzi o to, że został paznokieć rozwarstwiony, ale nie wiesz, do którego momentu tutaj jest to rozwarstwione. Czy tutaj do tego momentu, czy ona odrywając masę, tutaj zerwała trochę płytki paznokciowej, czy to nie wcześniej czasem nie było zrobione? Tego nie wiemy, nie mamy na tyle danych, więc po co się w ogóle wypowiadać? Widać, że tamten paznokieć jest uszkodzony, ale mógł wcześniej zostać uszkodzony nie przez ten patyczek odrywający masę. Znaczy odrywający zapowietrzenie, o tak. Nie wiem. No dobra, to teraz jeszcze postawmy to na szali, gdzie by było ultra złe zachowanie, a gdzie by było super dobre zachowanie. Błyszczące wręcz można powiedzieć. To no najlepiej by było, gdyby Justyna spiłowała to, aż to zapowietrzenie samo by odskoczyło. Bo by ostatni element trzymający się płytki paznokciowej, tak, to by było bez wątpliwości. No i wtedy o to mi chodziło. Następna osoba, Patrycja, ciekawą rzecz wstawiła na grupę. Wiecie, co to jest? Nie. Kalka. Kalka. Tak. Tatuaże się tak odbija. Czy paznokieć będzie tatuował? O kurde, będzie. Ojej, ja to myślałam, się troszeczkę że... boję. Ej. Bo paznokieć ma określoną grubość. Czy to czasem aż do łożyska nie najdzie? A nie o to chodzi? Żeby to był tatuaż po prostu w miejscu paznokcia? Żeby to doszło pod skórę? Kurde, pod paznokieć? No nie, bo... Ej, ty to przykleiłaś. Tak. Chyba tam może być... Kradnę ci to, Hania. Psuję dekorację. Nie wiem, kurczę. W życiu bym nie pomyślała, nie zastanawiałam się nad tym nigdy. Popatrz, to jest paznokieć jakoś grubość, nie? A tu masz igłę. Wbijaj. No. No tam to łożyska... No nie wiem, czy to łożysko... Tam będą się mikrostróbki popatrz robić, to się raczej nie utrzyma. Poza tym łożysko, kurczę, razem z paznokciem się chyba... Nie, łożysko zostaje w miejscu, to paznokieć wsunie po łożysku. Jeżeli to jest grubość paznokcia cała, no, nie? Teraz przebije się przez jedną warstwę, to tu zostaje ten tusz, a tam dalej się nie przebije, nie? Ale co się stanie, jak się przebije dalej? Wiesz? No nic, skóra, no. Skóra? Nie wiem, ja nie mam na tyle wiedzy, nie będę się tutaj wypowiadać na ten temat. Ja też nie, ale kurczę, dziwnie, ciekawe. Odrost jest przecież, no, ale czekaj. No nie, widzisz, to nie przeszło odrost przez paznokcie. Widzisz, nie przeszło dalej. Przechodzi dalej. Nie, nie przeszło tu, w głąb. Aha, to w głąb, tylko na samym paznokciu jest. No bo tu jest ciekawe pytanie, skąd no tatuażyści wiedzą, jak głęboko się wbić igłą? No właśnie, to jest według bardzo ciekawe. Według artykułu dziarownia.pl, skąd tatuażyści wiedzą, jak głęboko się wbić igłą 12045, tatuażysta musi przebić się przez naskórek, który ma grubość 0,5 mm i wprowadzić tuż do skóry właściwej. Czyli? Ta wynosi około 2 mm. I należy pamiętać o tym, milimetry może niecałe wejścia, że jej grubość może się różnić w zależności od miejsca na ciele. Tatuażysta, który ma za sobą lata doświadczeń, po prostu wie, jak głęboko bić się igłą, aby tuż został dobrze przyjęty. Niepożądana sytuacja jest wtedy, kiedy tatuator bije się zbyt płytko, wtedy tatuaż po zagojeniu będzie wyblakły lub zbyt głęboko, lub zbyt głęboko, wtedy z kolei może dojść do rozdania tuszu pod skórą. Ja myślę, że... Jak u sapera. Że... Ten tusz po prostu nie przechodzi dalej, płytka, bo ona jest zbyt twarda. No. Nawet na biało się robi. Ładnie to wygląda. Jest to ładne, jest to ciekawe. Dobrze, to jest tutaj akurat też wykonane. Manikir nie został wykonany, więc żeby było dłużej ten tatuaż wyglądał dobrze, to przed tatuażem zalecam iść na manikir, żeby odsunąć cały nabłonek, żeby po prostu dłużej się cieszyć, odsunąć ten paznokieć, więcej tego tatuażu zrobić i dłużej się cieszyć tatuażem. Ciekawy temat, no ciekawy temat. Następny post napisała, wrzuciła Iza, napisała, no cudne, zobacz te paznokcie, ta. Ale no musicie przyznać, estetyczne krótkie, ale szpice od góry patrząc, bo nie wiem jakby to było, gdybyśmy popatrzyli z boku na te pazy. Krótkie, no, ale, krótkie ale szpice, mi się wykluczyłem z estetyczne. Nie, to nie są krótkie, ale szpice. Góry? To są krótkie, nie, ale wygładzone. Były ładne. Jakie? Krótkie, ale wygładzone szpice. Bo nie jest ostre, on jest taki, wiesz, subtelny. Jest, jest. Nie rozumiecie przekazu, to jest kropelka deszczu, w której zamknięto zimę, napisała Ania. No i to jest komentarz na poziomie. Kulka już przyszła, to oznacza koniec tego odcinka. Dziękujemy wam za obecność i trzymajcie się. Do następnego. Ciao!